Zawsze jak stajemy przy trumnie zmarłego na początku liturgii, to pozdrowienie nam uświadamia, że między nami jest Pan Jezus i że Jego obecność tak naprawdę zmienia nasze widzenie z Jezusem. Staramy się patrzeć na życie i na śmierć księdza Leszka, także na to jego nagłe odejście. Jezus jest Panem naszego życia i śmierci. Do Niego należy życie człowieka, czas. On wyznacza nam miarę tego, co robimy. Patrzyłem dzisiaj na, zawsze tak robię, do teczki księdza Leszka. Czytałem ją z przejęciem. Był wikariuszem w 5 parafiach naszej diecezji. W Sulejowie, potem w Piotrkowie i w 3 parafiach łódzkich. Natomiast, jak dobrze wiecie, ostatnie ponad 4 lata, to jest 5 rok jego pracy, posługiwał tu jako proboszcz. I to miejsce, w którym stoimy, przy jego trumnie, jest jakimś dziełem jego życia. Praca przy budowie tego kościoła. Ale ja w tej teczce księdza Leszka znalazłem taki fragment, który mnie bardzo poruszył. Mianowicie w roku 98, kiedy ksiądz biskup Władysław Ziółek zabierał go z Piotrkowa, to młodzież piotrkowska napisała taką bardzo natarczywą prośbę, żeby księdza Leszka zostawić w Piotrkowie. 500 podpisów było pod tym listem do biskupa. 500 podpisów młodych ludzi, którzy mówili o tym, że posłudze księdza Leszka zawdzięczają bardzo często swoje nawrócenie i swój powrót do kościoła. I że otwarł im oczy na takie rzeczywistości w kościele, których nigdy wcześniej nie doświadczali, jak przeżywanie wiary w małej wspólnocie, w małej grupie, jak doświadczenie formacji w ruchu Światło Życie, jak doświadczenie chwalenia Boga w jakiejś jednej, drugiej, trzeciej formie scholi. Ale najważniejsze było dla nich to właśnie, że przez jego posługę mieli poczucie wracania do Kościoła, odnajdywania się znowu przy Jezusie. Już zupełnie mnie zdumiało słowo, które padło w tym liście młodych ludzi, że otwierał im też oczy na ekumenizm. Pięćset osób. I potem z datą chyba 2 tygodnie późniejszą, 2 list do księdza biskupa, w którym ci młodzi ludzie napisali: przepraszamy za ten 1 list i dziękujemy za to, że ksiądz Leszek te lata posługiwał w Piotrkowie. I ten 2 list, muszę powiedzieć, mnie bardzo poruszył. Bo to jest oczywiste, że za tym 2 listem stał ksiądz Leszek. I żeby to grono młodych ludzi, bardzo poruszonych, po ludzku mówiąc, utratą swojego pasterza, napisało do biskupa: przepraszamy i dziękujemy za to, że ksiądz Leszek był między nami. To pokazuje, w jaki sposób on ich wychował do życia w kościele. To
Chciałem to powiedzieć, bo co zrobił tu, widzimy gołym okiem. Natomiast my dziękujemy Panu Bogu za nie tylko za te 5 lat Jego posługi tu na tym miejscu. Dziękujemy Panu Bogu za 28 lat kapłaństwa. 28 lat kapłaństwa w 6 ważnych dla nas wspólnotach wiary, 6 parafiach. Za całość tego życia dziękujemy. Życia, które było przecież młode, jeszcze wydawałoby się do wszystkiego zdolne, właściwie z wielką jeszcze przyszłością przed nim. Pan zadecydował inaczej. My się módlmy dzisiaj za niego, ale także za nas, byśmy niczego z tego, co on jako ksiądz zostawił, żebyśmy niczego nie zmarnowali, tylko byśmy umieli to pomnożyć. Bo z tego ostatecznie nas będzie rozliczał Pan Bóg, na ile skorzystaliśmy z jego posługi, z posługi księdza Leszka i na ile potrafimy zadbać o to całe dobro, które on między nami czynił.